Gwiazdą tegorocznej edycji Niszczałkowa był Chadomen. Jesteśmy właśnie po bardzo udanym występie. Witam Ciebie, Chadomenie, witam Ciebie, Pawle. Moja córka 6-letnia po występie powiedziała tak, znaczy w trakcie występu powiedziała: ja nie lubię Chadomena, ja kocham Chadomena. Często takie wyznania słyszysz? Wiesz co, tak, witam Was serdecznie, kochani. Tak, często słyszę, jest to takie fajne, miłe, przyjemne, bo to jest taka, wiecie, kochani, nagroda za to, co robię, i jest fajnie, przyjemnie, po prostu mega. To akurat było wyznanie 6-latki, ale twój główny target to nie są 6-latki, tylko bardziej powiedział 26-latki. Z ich stron również takie wyznania? Ale co znaczy target? Target muzyczny, target czy... Muzyczny. Okej. Nie, mój, jeżeli tak już to nazywamy targetem, to bardziej nazwałbym to moi fani, czy też słuchacze od drugiego roku życia do 60, także nie ma reguły. Dzisiaj widzieliśmy Cię bez maski, od jakiegoś czasu już bez maski Cię widzimy. Możesz powiedzieć, jak to jest z tą maską i o co z tą maską tak naprawdę chodziło? No niech sobie to pozostanie taką moją w miarę słodką tajemnicą. W ogóle na początku Twojej kariery w tej branży byłeś dość tajemniczy. Z czego to wynikało? Z tajemniczości. Rozumiem, że nie ma co liczyć na szczegóły. No nie, no jest po prostu, jest okej, jest dobrze. No, ludzie mnie dobrze odbierają, jest po prostu pozytywnie. Może gdzieś tam nie wracajmy do tyłu. Trzyjmy po prostu tym. Okej, to idźmy do przodu. Czy ta koszulka będzie Ci towarzyszyć zawsze, czy Twój wizerunek się jeszcze kiedyś możemy spodziewać, że się zmieni? Tak, oczywiście od samego początku mamy zaplanowany mój wizerunek i mogę powiedzieć, że się zmieni jak najbardziej. Super bohaterem od dzieciństwa chciałeś być, czy dopiero będąc już dorosłym muzykiem? Wiesz, każdy tak naprawdę w dzieciństwie chciał być jakimś strażakiem, kimś tam mundurowym, superbohaterem. Też sobie tak marzyłem, myślałem i po części marzenie moje się spełniło. Na koniec zapytam, jak, z jakimi wrażeniami wyjedziesz ze Strzałkowa, co zapamiętasz? Tak szczerze, mega atmosfera, niesamowity klimat, świetni ludzie. Słuchajcie, kochani, świetni ludzie. Od organizatorów. Przez Ciebie, poprzez wszystkich ludzi pod sceną. Naprawdę niesamowita atmosfera, bardzo przyjemnie, bardzo, bardzo ciepło odebraliście mnie tutaj. Owszem, jeszcze nie zdarzyło mi się, żeby ktoś mnie zimno odebrał, ale naprawdę niesamowita atmosfera i nie chce się wyjeżdżać. O. I już zupełnie na koniec lata dopiero się zaczyna tak naprawdę. Czy w Twoim grafiku jest wolny pół weekendu, czy nie ma takiej możliwości? W 2018 jeszcze mam soboty wolne. Najbliższą. W 17 na jesień jeszcze coś się znajdzie. Nie, no coś tak. Coś dziękuję serdecznie, dziękuję za występ i życzę, żeby ten grafik był zapełniony nie na 17, na 18, ale na 27 i na 37 również. Dziękuję serdecznie, było mi niesamowicie przyjemnie wystąpić tutaj u Was, przed Wami, przed tyloma tysiącami widzów. Po prostu niesamowicie przyjemnie mi było. Serdeczne dzięki, wszystkiego dobrego. Ja spadam, na razie. Hej. Dziękuję bardzo, dobrej nocy. Cześć.